negatywnymi, ale jeśli chodzi o wianie, to także wiatr był problemem, bo Real Madryt miał problemy tutaj, by wylądować. Ronaldo! 1-0 dla gości. 23. minuta spotkania. Real obejmuje prowadzenie, a więc jednak kolejna przeszkoda została przez Portugalczyka pokonana. Odczarowane Anfield Road. Realizator pokazuje nam winowajcę. My wolelibyśmy popatrzeć na bohatera tej akcji, bo tutaj naprawdę wykonał taki majstersztyk portugalski napastnik Realu. Popatrzmy. Ależ asysta Jamesa Rodriguez'a, ale później to, co wykonał Ronaldo, to jest prawdziwe mistrzostwo świata. Nie potrafili przeszkodzić w oddaniu strzału Ronaldo. Najpierw Lovren, a potem Skrtel. Zabrakło centymetra, dwóch może Lovrenowi, potem spóźniony Skrtel i Mignolet kapituluje. Jeden gol pozostał Cristiano Ronaldo do wielkiego gwiazdora, właśnie Realu Madryt. No i prosiło się, by zagrać właśnie piłkę do Niemca. Kroos, Toni Kroos, Benzema, Benzema! 2-0 dla Realu Madryt, Karim Benzema. On wszedł w meczu z Ludogorcem Razgrad, no i wyglądał na tle swoich słabo radzących sobie w tamtym meczu kolegów jak pan profesor, ale wtedy dał 3 punkty Realowi. Dzisiaj daje drugiego gola i też to wygląda znakomicie. On wie, że będzie cały czas w cieniu Cristiano Ronaldo, ale te jego statystyki wicemistrzów też są fantastyczne. Przecież to 67. występ Francuza w Champions League i już 39. gol. Przelobowany Simon Mignolet, ale wiele zasług tutaj położył w tej akcji Toni Kroos. Bez dwóch zdań. Inteligentne dośrodkowanie na ten dalszy słupek. Zauważył, że tam stoi dwóch jego kolegów.